Zobaczymy, co się będzie działo i jak wejdzie do tej. Dla mnie to będzie mały sprawdzian moich łokci, czy przy każdym ćwiczeniu na triceps wytrzymają. Radek mi rozpisał ćwiczenia. Mam trzy łokcione, trzy sety po dwa ćwiczenia w serii łączonej. No i zobaczymy, czy te jego ćwiczenia się sprawdzą, czy wszystkie będę mógł zrobić po prostu. Także w składzie z Wasylem i z Kamilem to będzie. Będę mocny. Patrzmy, co my tu mamy. Old school typowy. No całkiem, całkiem ciekawie to wygląda. Co da? Z miłości do trenera. Zobacz jak to wejdzie, bo się spycie jak na rozpisku. Patrzę u kogoś. Że masz, nie wiem, ja mam słaby tricep, to patrzę na kogoś, kto ma dobry tricep i tak myślę, kurde, chciałem taki tricep. Bum! Spąd. Porównaj. Nie jest to źle, no dalej. Marginę, tricep. Bum! Nawet tricep. Tak, o. No, co, nie jest to źle. Wyjdę dwa kroki do przodu. No, trochę tak nie będzie dobrze. Warkocz. Warkocz, okej. Okay. No to było to tu mamy. Dobra. No a co ci to tutaj mówi? Trzeba się gryfem posługiwać. W skrócie. 70? Więc. Dobra. Jedno tak? No. Ty właśnie masz inny plan treningowy. Bole? Jak bole, to może tym rakoczem drugim. Nie, jeszcze ty. No i właśnie mówiłem, że fajne jest to w tej siłowni. Mówiłem Robertowi, że trzeba się tak w życiu ustawić, żeby mieć pod mieszkaniem swoją siłownię, schodzić sobie na trening, kiedy się chce i mieć tą siłownię dobrą. No i też właśnie na duży plus dla siłowni, że jakby Robert może zejść do klientów, porozmawiać, bo zawsze dużo osób no, ma za Roberta za autorytet i obecność jego tutaj na pewno dużo daje. Także to jest na mega plus. No a trening jak na razie
Fajnie, wchodź. A? Ty papa jest. Silno ręki wasy. Teraz będę jeszcze, zaraz zobaczysz, będę taki... Długo czasu sam w domu spędzałeś się. Ale z predyspozycjami trzeba się urodzić. Tak jak właśnie też rozmawialiśmy, że każdy widzi u innego jego najmocniejsze partie, jak na przykład u właśnie Roberta Łapa. Jeden ma duże plecy, drugi klatkę i zawsze widzi się u siebie niedoskonałości, ale nie można powiedzieć, że o, ja mam dobrą klatę albo dobre łapy. No i zawsze, ja przynajmniej tak mam, że jak mam słabszą partię, to bardziej zwracam na nią uwagę innych zawodników. Czyli na przykład jak mam słaby triceps, to się patrzę i myślę sobie, kurde, ale ktoś ma zajebistą łapę. Masz tam napisane supinacja? Właśnie się przed kamerami popisuje. No i właśnie jeszcze co do planu, którym właśnie teraz lecę, to dobrze przemyślane. Mam teraz plan podzielony na 5 dni w tygodniu i każdą partię robię osobno. Jedyne barki robię z dwugłowymi, a tak mam same plecy, samą klatkę, same łapy, czwórki i barki z dwugłowymi. I to jest o tyle dobre, że właśnie już po takim ciężkim treningu klatki nie chce się po prostu i nie ma się aż tyle siły, żeby zrobić solidnie ten biceps czy triceps. Tak samo odwrotnie przy barkach, nie chce się zrobić tricepsu. No i można się skupić na tej jednej partii, dobrze ją przetrenować i zaliczyć lepszy progres. Nie będę miał słabych tricepsów. Nie dopuszczę do tego. Nie bujaj. To ta seria już to. Dawaj. Dawaj Paweł, bo ty nie jesteś jeszcze kurwa nie masz tego. Nie złapałem. No a ja już kurwa już nie mogę ręki. To zaraz będę pinkał od szuki. Miał robić dalej, ale przypomniałem sobie, że mam roztrenować. To łatwo dosyć o tym zapomnieć na treningu. Jak wchodzi jak trzeba, nie? Co? Jak wchodzi jak trzeba, to... Tak. No i to jest właśnie złudne na tym roztrenowaniu, że się myśli, że wcale tego się nie potrzebuje, że treningi przecież robię mocno, ciężar idzie w górę, ale jednak po dłuższym czasie to zmęczenie układu nerwowego w końcu nas dopada i po prostu ważne jest, żeby ten moment wyczuć. Ja widzę u siebie, że jakby z doświadczeniem powiedzmy i z latami ten układ nerwowy mam jakby bardziej odporny, coraz bardziej i to zmęczenie mnie łapie po już naprawdę ciężkich paru tygodniowych treningach. Tak jak teraz robiłem praktycznie od września do stycznia, do teraz w sumie, bez żadnych deloadów. Także, a nie, jeden był jeszcze, praktycznie jeszcze w październiku jeden zrobiłem, no ale wcześniej robiłem co jakieś 2 miesiące, a teraz już znacznie rzadziej. Po prostu trzeba zacisnąć zęby i robić swoje, jak jest źle. No, to właśnie mówiłem, Francuz za głowę, ale to zrobiliśmy teraz. A wyprosty za głowę z Markoszem to jest co innego. Chyba ustały trening. Tak.
Koniec. Nie, no zmienimy, dobra, a to co jest? Modlitewny. Co to znaczy? No modlitewny się działa. A, tu. Na tym zrobimy? Patrz. Na tym zrobimy? Czekaj, bo czytam. Sztangi? Nie wiem, co to napisane. Sztangi, tu sztangi. Uginanie. Uginanie, modlitewny, sztangi. Sztangie? Sztangie, no. Czyli co teraz? Wyciskanie z zagłowy, wyprosty z zagłowy z warkoczem na triceps i na biceps uginanie sztangi na modlitewnik. 4 serie po 12-15 przy bicepsie 10-12, coś takiego. Ale długi ruch. Wspaniaczek nałożyłeś do kurwa tajny do domu. Także jebać rozstrzelone. Nie przyłapaj. Wasyl aktualnie wygląda jak kwadrat. Dawaj. Żeby nie było umrywać sam pierwszego tygodnia. Dopiero się rozdział w tym dziecku. Jeszcze dwie serie. Ale fajnie, fajnie trening wchodzi. Jak łap, nie lubię robić, tak dzisiaj wchodzą wyśmienicie. Wczoraj robiliśmy z Wasylem już nowy, z nowego planu barki z dwugłowymi. Też bardzo fajnie wchodzą. Tutaj właśnie bałem się właśnie tego łokcia, ale Radek tak rozpisał ćwiczenia, że właśnie robimy drugie ćwiczenie i już tego łokcia praktycznie nie czuję. No delikatnie wiadomo, ale to nie to co było wcześniej. I też duże znaczenie ma to, że robię łapy same, czyli pierwsze w treningu. Wcześniej to było po albo puszu, albo po plecach. Także ten łokieć już tam był przemęczony. Jak jeszcze dodawałem jakiś wielostaw na triceps, to już kolorowo nie był. A i zaraz będzie. Ała, był łokieć. Troszeczkę czuję, ale to tak bardzo delikatnie. W środku ten zapisany, wiązany. A ja dziś nic nie czuję. Znaczy pompę chyba czujesz? Nie, no pompę czuję. Chociaż też nie do końca. Właśnie pierwsze tygodnie prepa są najgorsze, bo wchodzi taka pompa mięśniowa, takie nabicie, sylwetka robi się miękka, płaska i dopiero po paru tygodniach się wszystko rozkręci, to dopiero zaczyna wracać wyraźna sylwetka. Chuck Norris.
Chuck Norris ze schodu. Już skończysz trzecią serię robię, kurwa. No, już ciężko. Trochę za dużo, ale dołożymy. Ktoś się mnie już pytał, ty Paweł, twoim trenerem jest ten Wasyl? Ja mówię, nie, nie jest. Powiedz, tak, ja, co nie, przyjechał, no ja co później, ale do tych skarży. Koordynator, o, tak powiem. Radek, przepraszam, ale mój trener od treningu zalecił mi jeszcze dwie serie młotków. No czasem trzeba jego pogonić, no niestety no. Czasem trzeba, no bo jest trochę... Ale tylko czasem. Tylko czasem. Ale jest pracowity. No. Co ja poradzę, że więcej razy mi się nie chce niż chcę. Chodź tutaj. Nie ruszę. Dobra, także trening mamy zakończony, trening łap w dobrym towarzystwie. Z dobrą energią, z humorem, także dzisiejszy trening uważam do bardzo udany. Drugi trening na roztrenowaniu, ale tak przyjmijmy, że to nie był trening na roztrenowaniu. Wolałbym skupić się na tych większych partiach, żeby odpoczęło, jednak łapy to nie jest też taki wydatek energetyczny i stres dla organizmu, żeby robić je na odwrót. Także pocisnęliśmy dobry trening, spotkaliśmy przy okazji Roberta. Sprawdziliśmy, kto ma większą łapę.
jeszcze mi trochę brakuje, ale gonię. No, także dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Widzimy się w kolejnych materiałach.